Paulina Wycichowska i tancerze Polskiego Teatru Tańca przygotowują się do premiery projektu Alexanderplatz. Spektakl, do którego muzykę stworzył Jan A.P. Kaczmarek, będzie miał swoją prapremierę w Poznaniu 11 listopada. Zatańczyć wolność to niełatwe zadanie. Zatańczyć historię jeszcze trudniejsze, ale właśnie tego podjęła się Paulina Wycichowska. Najważniejsza jest idea nadziei, która niosła ludzi do walki o wolność i przemiany. Te nastąpiły 20 lat temu wraz z upadkiem muru berlińskiego i obradami Okrągłego Stołu. Nawiązujących do historii symboli nie zabraknie, a w obrazowaniu opowieści o wolności i trudnych wyborach pomoże kompozycja Jana A.P. Kaczmarka. Artysta połączył i przerobił swoje dwa wcześniejsze utwory. To było bardzo potrzebne, dlatego że z tymi partiami wokalnymi utwór był zamknięty i dodawanie tańca, ruchu wydawało się takim po prostu no, za dużo grzybów, prawda, marszu. Alexanderplatz premierowo zostanie pokazany w Warszawie i Berlinie. Wcześniej jednak jego prapremiera 11 listopada na koncercie marszałkowskim w Poznaniu. W dniu Święta Niepodległości to będzie bardzo mocno emocjonalne, może bardziej niż odwoływanie się do długiej historii uzyskania niepodległości w 1918 roku. I choć to nie jest tania sztuka, bilety na Alexanderplatz można kupować od jutra w kasach Teatru Wielkiego za złotówkę. Agnieszka Nawrocka, Teleskop.